A przed nami zadanie z naszego portalu. Polega ono na wybraniu właściwej proporcji, przy czym zaznaczeniu wszystkich właściwych proporcji, które wynikają z treści tego zadania, a następnie rozwiązaniu tych proporcji, wpisaniu wyniku tutaj. Więc ja skopiowałem sobie to zadanie tutaj, teraz je odczytam. Mika zjada 21 hot dogów w 6 minut. Chciałaby wiedzieć, ile czasu zajmie jej zjedzenie 35 hot dogów, no jeżeli utrzyma to samo tempo. Wybierz równanie, które Mika może użyć, no aby znaleźć ten czas potrzebny. Trzeba zaznaczyć wszystkie, a następnie je rozwiązać. Więc może spróbujmy rozwiązać, ułożyć to równanie samodzielnie, a następnie porównać je z którymś z tych równań. Więc tak, 21 hot dogów, czyli jakby tempo jedzenia hot dogów, to jest 21 hot dogów na 6 minut. Potrafi zjeść i teraz jeżeli to tempo, ta prędkość jedzenia hot dogów ma być utrzymana, no to to musi być równe 35 hot dogów, no właśnie na x minut. No czyli to jest proporcja, którą musimy rozwiązać, aby obliczyć, ile czasu potrzeba na zjedzenie 35 hot dogów. Spróbujmy teraz porównać, czy któreś z tych równań jest tutaj. No tak, to jest to równanie. 21 szóstych to jest 35 przez x. Dobrze, i teraz mamy jeszcze dwa inne. Więc tak, tutaj jest x przez 6. No spróbujmy może, no żeby dostać x przez 6, to my musimy co? Pomnożyć obie strony tutaj przez x i podzielić przez 21. Więc może zróbmy to po kolei. Pomnóżmy obie strony tego równania przez x. Wobec tego tak, no x tutaj nam się skróci i dostaniemy tak, x razy 21 szóstych równa się 35. Teraz podzielmy obie strony przez 21, czyli pomnóżmy przez 1 21. Wtedy tak, wtedy tutaj skraca nam się 21, a tutaj zostaje, czyli tak, x dzielone przez 6 równa się 35 21, prawda? To jest inna postać tej naszej pierwotnej proporcji. Patrzymy, gdzie jest to tutaj. X przez 6 równa się 35 21. To jest to. No a to jest x przez 6 równa się 20, odwrotnie. Czyli to na pewno nie. Dobrze, czyli pierwsze i drugie. No i teraz rozwiążmy to. Chcemy rozwiązać to równanie. Czyli no, chcemy wyliczyć x z tego, czyli po lewej stronie zostaniemy z x, jeżeli pomnożymy obie strony przez 6. Czyli mnożymy obie strony przez 6 i dostajemy tak, po lewej stronie x, a po prawej jest 35 razy 6 przez 21. Teraz tak, no przez 3 możemy podzielić, czyli tak, to jest przez 3 to jest 2, a tu jest 7. Z kolei 35 przez 7 to jest 5. Wobec tego x jest 10. Tak, czyli zjedzenie 35 hot dogów zajmie jej 10 minut. Czyli tak, musimy zaznaczyć równanie pierwsze, drugie i odpowiedź jest 10. Wracamy do naszego. Tak, czyli tak, zaznaczamy równanie pierwsze, równanie drugie. Tu wpisujemy 10 minut i sprawdzamy odpowiedź. Bardzo dobrze. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.